Cześć, to ja, Wiedźma Orcella. Przychodzę z moim dyniowym hołańcem do zaprezentowania Wam halloweenowego tak książkowego. Cześć! W zeszłym roku wiem, że również na YouTubie grasował ten tak. Mam nadzieję, że w tym roku nie wchodzę nikomu w paradę. Natomiast chciałam Wam zaproponować małą zabawę Wam i innym booktuberom. Przed Wami 10 pytań w tematyce około książkowej i około halloweenowej. Mam nadzieję, że dzięki temu znajdziecie swoje inspiracje na nadchodzący weekend oraz tydzień halloweenowy. O, tydzień grozy. Dla mnie największą grozą jest to, że nie ma na mnie na targach książki w Krakowie. No dobra, ale przechodzimy do tagu. Punkt pierwszy. Okładka której książki przyprawia Cię o gęsią skórkę? Zdecydowanie jest to okładka Mumii Anny Rice. Bardzo, bardzo klimatyczna, z wysuszonym faraonem i chyba wschodzącym słońcem, takim zadymionym. Więc dla mnie, jeżeli chodzi o moją biblioteczkę, jest to najbardziej creepy okładka, jaką posiadam. Punkt drugi. Twój ulubiony horror. Moim ulubionym horrorem jest książka, której fizycznie w wersji papierowej nie mam. Słuchałam jej w audiobooku. Była to książka polskiego autora Stefana Dardy, Dom na wyrębach. Uwielbiam. Słuchajcie, książka swoją fabułą oscyluje w okolicach, że tak powiem, naszych legend słowiańskich i podań. Wszystko jest bardzo autentyczne i takie z rodzimego podwórka, że bardzo chętnie czytamy, tudzież słuchamy, tak jak ja. I wszystko wypada na wielki plus. Jest to moja ulubiona książka z gatunku horroru, która trzyma w napięciu od początku do końca oczywiście. Punkt trzeci. Najbardziej przerażająca postać książkowa. Dla mnie zdecydowanie są to zwiastuni z Tajemnego Ognia. Zdaję sobie sprawę, że jest na pewno dużo więcej postaci, które są creepy w literaturze. Natomiast w kontraście takiej zwykłej przygodówki, gdzie mamy młodzież i kreacji tychże potworów, są naprawdę porażająco przerażający. W momencie, gdy dochodzili do głosu w tej książce, ja miałam ochotę ją rzucić i nie czytać dalej, ale wiem, że musiałam. Więc jak najbardziej to są dla mnie najbardziej przerażające postacie. Scena z horroru, która śni ci się po nocach. W moim wypadku może nie jest to scena, jak jest to cała książka i nie z horroru, ale science fiction. Mianowicie budzi we mnie moje pierwotne lęki i obawy, takie z dzieciństwa totalnie. Jest to książka o inwazji UFOsów na Ziemię. I to jest to, czego ja się całe życie obawiałam. Ja już jako dzieciak byłam przerażona, wypatrywałam najazdu kosmitów. Do tej pory powiem Wam szczerze i w tajemnicy oczywiście, że jak oglądam jakieś filmy science fiction, to później boję się spać. No autentycznie, nie wiem z czego to wynika, ale jest. Jak najbardziej ta książka spełnia warunek w tym punkcie. Śni mi się po nocach i jest dla mnie przerażająca. Która postać w założeniu z natury zła wpadła Ci w oko i serce? Uwielbiam Mawena z Czerwonej Królowej. Jest to oczywiście zła postać, ale bardzo kolorowa, bardzo dobrze wykreowana przez Victoria Aveyard. Taka żywa, z krwi i kości, pełna kolorów, kontrastów, potrafiąca się maskować, no do gruntu zła, ale jest to mój książkowy, fikcyjny mąż. No, chciałam Cię, Mawem. Bye. Za którą postać książkową chciałabyś lub chciałbyś przebrać się na nadchodzący Halloween? Z posturą Orcielli mam do wyboru albo Smoki Daenerys, albo Smoka Regona Sephire. Ale jeżeli mogłabym decydować i mogłabym dowolnie szybko modyfikować swoje ciało, to chciałabym być Bilbo Bagginsem, niziołkiem, którego uwielbiam. Siódme pytanie. Postać z mocami paranormalnymi, która wydawała Ci się zabawna. Lois. Postać drugoplanowa, która bardzo fajnie i ciekawie przedstawia się na tle głównych bohaterów. Jest 20-parolatką z krwi i kości, taką twardą babką, która potrafi skopać tyłek każdemu. Jest mistrzem ciętej riposty. No. Nie wiem, czy zauważyliście, że postacie drugoplanowe są zawsze ciekawiej wykreowane niż główni bohaterowie. Oni są bardzo często mdli i nieciekawi. Punkt ósmy. Cukierek albo psikus krzyczy, stojąc na progu drzwi swojego ulubionego autora. Ten zatrzaska ci drzwi przed nosami. Jakiego psikusa mówi ci nasz? Na wstępie.
moją ulubioną autorką jest Becca Fitzpatrick. Chyba dlatego, że z nią zaczęłam swoją przygodę z książkami. Czuję do niej bardzo duży sentyment. Jest autorką w tej chwili już szeptem całej serii czterech tomów. Black Eyes i Niebezpiecznych Kłamstw. O nowej książce niestety nic nie słyszałam, ale mam nadzieję, że z czasem autorka postanowi coś jeszcze napisać. A jakiego psikusa bym jej wycięła? Obrzuciła dom jajkami i obsypała czarnymi piórkami w nawiązaniu do Pacza z szeptem. Punkt 9 już, czy to ostatni. Jakich bohaterów książkowych i z których książek zaprosiłabyś na imprezę halloweenową? Zaczęłabym od nikogo innego jak od fangirl, od Kat. Dziewczyna przesympatyczna, dzieląca moje pasje, która nie dziwiłaby się, że obłapiam postacie książkowe i ślinie się na ich widok. Oprócz tego zaprosiłabym Patcha ze względu na jego boską klatę. O, Patch. Kogóż tam jeszcze? Na pewno Bilbo Bagginsa, na pewno Lois, na pewno Daenerys z jej smokami, na pewno Eragona z Safirą, na pewno Jona Snowa. Jon Snow jest kolejny moim mężem. Sorry. Nie wiem, kto tam go ma w swoim haremie niewolników, ale on jest mój. Jon Snow, I love you. Myślę, że w takiej małej kameralnej grupie udałoby nam się stworzyć super imprezę, rozkręciłaby się na grubą bibę. I ostatni, 10 punkt. Jaką książkę polecasz na Halloween 2016? Ja zdecydowanie polecam Wam książkę Grahama Mastertona, w tym wypadku jest to Bazyliszek, ale jeżeli przeczytacie jakąkolwiek, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Jego kunszt i umiejętność budowania napięcia od początku do końca jest niesamowita i myślę, że to jest książka, którą powinien przeczytać inaczej. To jest autor, którego powinien znać każdy. Między nim a polskimi fanami jest bardzo duża synergia, mianowicie on bardzo nas lubi, my lubimy jego, on pisze dla nas, my jego czytamy, zapraszamy go do Polski, on przyjeżdża i naprawdę jest super. Myślę, że będziecie bardzo zadowoleni i nikt z Was nie zawiedzie się, jeżeli ma ochotę na kawał mocnej grozy. Graham Masterton i jego Bazyliszek jest dla mnie fenomenalny i dla mnie jest to książka na Halloween 2016. Było to już ostatnie, bo 10 zadanie w tym tagu. Ja chciałam zaprosić kilku youtuberów do wykonania tego zadania i zainspirowania nas na najbliższy halloweenowy czas grozy. Zapraszam do wykonania tego zadania i tego tagu Sofii, Agatkę z Waniliowych czy Tadeu, Roszczochraną Nyksy, Blogodynkę i Wredotka. Dziewczyny, mam nadzieję, że pokażecie mi swoje półeczki grozy i zaproponujecie coś na nas zbliżający się weekend halloweenowy. A tymczasem kończę, a do Was mam pytanie. Jaki jest ulubiony Wasz horror? Dajcie znać, może być film, może być książka, może być serial, może być audiobook. Koniecznie podzielcie się swoimi strasznymi dziełami. Na razie!